chce gdzieś spotkać. Tak, jasne. Chce pan w tym miejscu ocenić końcowo nasze samochody? Tak, w wodzie. To kto zaczyna, Shepard? No to... Dzień dobry! Raz ty miałeś tu powiedzieć dzień dobry. Teraz ja miałem powiedzieć dzień dobry, tak. Witam. Dzień dobry, ja chciałem powiedzieć, że ja dzisiaj chciałem zrobić specjalny specjalny prezent Hogatemu. O, proszę bardzo, takie auto, RSX. Siuuu. Czekaj, Shepard. No. Chodź tutaj, patrz, wsiadaj do tamtego. No. I że patrz jak robimy. No. Tutaj przyjeżdżamy i... No dobra, wymieniamy się teraz brykami. Wymieniamy się teraz brykami. Ja twoją przerabiam, a ty moją. No, a tutaj zrobię slajda, bumpa, srampa. Ja chciałem powiedzieć, że... Ja ci to tak przerobię, że będzie ci się podobało. Gościu, ja ci tak przerobię ten twój samochód, dobra, że teraz normalnie na razie go wygląda nie poznasz na ulicy. Nie wygląda źle. Musimy się wyciszyć. Ja się, ja rozło- się, ja się aż rozłączam, no. Rozłączam się z tego kola. Ja też się elo. Rozłączam, elo! Dobra, czat. Czat, Boże Święty, przepraszam, dobra. Pancerzek, proszę bardzo, sobie robimy od razu. Nie, zrobimy mu to taki tutaj furę, tutaj odwalimy Hogatemu. Proszę bardzo, przedni zderzak. Nie ma tu dokładka kolor pierwszy. Super spoiler. Super spoiler na dwójce. Karbono- nie, może byśmy taki po prostu, o, kolor na dwójce. Proszę bardzo. Tu byśmy zrobili też jakiś taki fajny listwowy. Nie wiem, czy listwowy. Wow! Zmiecha Hogaty chyba. To jest kolor drugi. Dobra, to zrobimy drugi taki osie, żeby te zderzaki były jednak troszkę inne. Silnik oczywiście na maksa. To nie, Hogaty, to co tam mi kupił, to jakby ja doceniam bardzo, ale... możemy sobie tutaj zrobić, powiedzmy... O, tutaj potrójny wydech. Będzie w sumie fajnym akcentem, bo to jest niebieskie. A w sumie Hogaty lubi takie niebieskie. Maskę oczywiście sobie tutaj może zrobimy jakąś o taką, karbonowe, okej, okay, to jest w sumie spoczko, albo nie, w sumie wyścigowe płety kolor 2, więc to może być spoko. Ej, dajmy mu jakąś pędle muzyczne. Dobra, to zrobimy Hogatem. No będzie się z tego na pewno cieszył, bo on zawsze uwielbiał takie światła, oczywiście. Światło możemy potem w sumie zrobić, ale damy te ksenonowe na razie. Damy styl neonowy, oczywiście przód, ty oczywiście boki. Kolor neonu tutaj zrobilibyśmy taki żółto albo pomarańczowy, tylko musimy znaleźć jakiś taki pomarańczowy, a żółty w sumie bardziej by pasowało, chociaż w sumie pomarańczowy trochę bardziej będzie ten pomarańcz jednak pasować, wydaje mi się. Proszę, żeby to było coś kosackiego. Spanner. Tutaj, kurde, no to było też kozak, złote paski. Złoty, że spocony, wiecie o co chodzi, czat. Nie. Kurde, tylko nie wiem, czy mogę za bardzo zmienić ten kolor tutaj. Candy box, ale tutaj, no to wygląda, złote paski, to wygląda genialnie. To chyba, wydaje mi się, ubezpieczenie oczywiście mu kupimy, bo też jakby nie patrzeć. Lusterka, kolor 2, a co tutaj jest, co tu się zmienia za $900? Bo nie rozumiem teraz trochę. Dobra, karbonowe lusterkę niech będzie. Takie mu zrobimy. Tablicę oczywiście damy mu taką, proszę bardzo. W ten sposób tylne panele. O! O! Co nie tym metalem? O! Kurde. Tutaj były te kropeczki, kurde. Tylko jakby okrągławy panel, ale tu w sumie moglibyśmy aerodynamiczny w sumie dać. To jest też kozak wygląda tak naprawdę. Lakierowanie. O, no i tak, kolor podstawowy oczywiście damy sobie tak. Damy sobie może metaliczny
i damy metaliczny niebieski. Niebieski, cały niebieski. To musi być niebieskie, po prostu niebieska strzała. I tak będziemy robić. Przede wszystkim kolor niebieski, tylko taki właśnie hogatowy niebieski, nie? To jest bardziej nie, to nie. Surferski błękit, nie. O, wyścigowy błękit. O nie, to, ultra błękit. Ultra błękit, to brzmi jak zaje fajny plan. Dobra, i teraz kolor dodatków oczywiście też damy metaliczny. I tutaj poszlibyśmy jakąś żółć. Jakieś coś żółtego, o, coś w ten deseń. Jasny pomarańcz to jest jakiś złoty. O, żółty, po prostu najzwyklejszy w świecie żółty kolor. No wygląda to po hogatowemu, nie? Mi się wydaje, że to byłoby takie hogatowe. No wygląda to zaczypiście. Kolor wykończenia. No tutaj też możemy sobie dać jakiś taki właśnie żółcik, wrzucić sobie. O właśnie, po prostu kolor żółty, taki normalny, nie wyścigowy, tylko normalny żółty kolor. I to wygląda teraz kozacko, dach. Oczywiście dajmy sobie dach w jakiś taki... No nie, tutaj jest dach z jakimś grzybem czy coś. To nie, to mnie nie interesuje, to wygląda źle. Nie chcemy sprzedawać za 2 miliony. Nie, również progi oczywiście będziemy musieli tutaj zrobić. Wow! Well, that... No okej, okay, super próg kolor 2, to wygląda kozak i na to byśmy się zdecydowali, właśnie tak jakby troszkę sportowawe, ale jednak jednak nie. Skrzydło kolor 2 to też jest niezły, o tutaj może być, the quick fix, to byłoby też spoczko tak naprawdę. Choke specialist, o ty, ale takie z tyłu, takie właśnie delikatne jakiś tutaj znaczek, ron. Kurde, nie. O, jak Krieger. Dobra, to nie. Nie wiem, czy taki by mi się podobał. Szczerze, bardziej chyba wolałbym coś takiego. O, właśnie. O, i takie byśmy tutaj dupnęli. O, proszę bardzo. I to wygląda kozacko. Zawieszenie oczywiście, zawieszenie uliczne. Płetwy. Tutaj sobie możemy dać tą płetwę, żeby tutaj był jakiś akcencik na górze, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Skrzynię biegów oczywiście najlepszą. Turbo oczywiście też bierzemy najlepsze. Koła. Ej, w sumie te koła mi się fajnie mi się podobają. Może rodzaj kół, luksusowe, fabryczne powiedzmy, ale... To jest duży problem, nie? Bo tutaj moglibyśmy tak naprawdę zrobić tak i na przykład wrzucilibyśmy mu jakieś, powiedzmy, na przykład Cheetah Carbon, na przykład, albo coś w tym, bo tutaj pasują bardzo mocno takie duże profilowe, o może w ten sposób. I faktycznie może dalibyśmy tutaj tej Cheetah Carbon, teraz dalibyśmy sobie kolor kół po prostu i kolor kół dalibyśmy właśnie tutaj na taki akcencik żółty, coś ten deseń, jasny pomarańcz, złoty, ale ja chcę tutaj po prostu żółty, o właśnie, w tenże sposób. Koła oczywiście dajemy projekt opon, proszę bardzo, takie ulepszenia opon jak najbardziej. I tutaj, żeby był żółty tym spod opon, tak samo, tak wydaje mi się, że to jest właśnie tak pod Hogatego, Pimp My Freaking Ride. No i to w zasadzie byłoby tyle. Dobra. Pokażmy to. Okej, tutaj Hogaty dalej jednak robi. Ale poczekamy sobie bardzo grzecznie na niego. No ale no nie, mi się wydaje, że to wygląda kozacko. Mi się wydaje, że to wygląda totalnie jak sztosiwo. Wydaje mi się, że to jest okej, bo to nie jest jakieś takie przesadzone. Jakieś takie ultra bardzo mocno przesadzone, tylko to właśnie wygląda jakoś tak, że ma tutaj te akcenciki na tych progach. Fajnie to wygląda. No dobra, więc poczekajmy w takim razie na Hogatego, zobaczymy co tam Hogaty tutaj dla nas upichcił. Halo, panie Shepard, słychać pana. Dzień dobry, tak, słychać pana. Jest pan słyszany, mogę już wyjeżdżać ogólnie? Ja jeszcze tylko jeden szczegół jadę do pichci, bo mi brakuje. Brakuje mi jednego szczególiku takiego. Aż tak chcesz to zrobić? Ja się staram, żeby to było... Ty chcesz w ten sposób? Aż tak idealnie, rozumiesz? Tam jest ten minus, jeżeli chodzi o ten jeden szczegół, jest ten minus, że... No też bym zrobił, dobra, to ja też pojadę, też będzie to lepiej wyglądało. Tak, no oczywiście. Wygląda to lepiej, powiem ci tak, że... No ja wiem, że lepiej, nawet... to weź się gdzieś tam,
ukryj, żebyś nie tak, widział. Na garażu, na garażu. To czekaj, poczekaj, ja zrobię ci powiem kiedy, dobra? Jakby momentu. Jak jesteś już w garażu, ja już jestem, w środku, ja już jestem, no to i tak się nie zobaczymy przecież. Dobra, naciśnij, aby zmodyfikować pojazd. Tak ja właśnie zamierzam zrobić. Oj, tak zrobię. Powiem tak, tylko wiesz, bo tam jest ten minus, że jak tam wjeżdżasz, to ten samochód przypisuje się do tego garażu od razu. Tak, ale potem możesz po prostu sobie podjechać, wiesz? Można to najzwyczajniej w świecie zmienić. I to jest ten minusik lekki. Reflektory, o tak. Gdzie to jest? No dobra, tak. No też to zmienię, też się. Dobra, ja już zrobiłem. To nie wyjeżdżaj jeszcze po prostu. No nie wyjeżdżam, okej. Po prostu nie wyjeżdżaj, ja se wjadę, przerobię i wyjedziemy na 3-4. Dobra. Dobra. Ale powiem tak, ja powiem, mogę ci powiedzieć taki mały spoiler, znaczy hehe. Wytatuowałem na twoim samochodzie twój rocznik. Jezus Maria, się boję, powiem wam, ja już wiem, że ja zrobiłem Shepardowi. Będzie, no powiedzmy, okej. Pojazd, a Shepard czuje, że mi dowalił jakąś balonową księżniczkę albo coś i... O, no chłopaki! Nie, wytatuowałem ci rok twój rocznik, w którym się urodziłeś, 32, nie? Bo to już chyba tyle lat, nie? No tak, no to jest ten właśnie. Dobra, modyfikować pojazd, proszę bardzo, światła, reflektory... No te reflektory czas, będą pasowały czy do tych kolorów i do tego. Nie, dobra, ja już mogę opuszczać warsztat. Czekaj, czy na pewno chcesz wyjść w garaż? Nie. Czy na pewno chcesz wyjechać tym pojazdem? Tak! Chcę wyjechać tym pojazdem. Dobra, trzy... Już mogę? Czy nie? Ta. Jedź, dobra. Jedź, go! Dobra, ja wyjeżdżam. Wjeżdżę, proszę ja bardzo. Wyjechałem, panie. Proszę bardzo. Tralalala. Dobra. Okej, okay, widzę cię. Teraz światła włączę. Patrz! Ej! Pato! Ty, ale o nie, dałeś jedną rzecz, której ja w ogóle nie robię. Jaką? Dym spod opon, ale nie wiedziałem właśnie. Żółty. Ja ci zrobiłem w kondycji biało, czarno, czerwone. A widziałem taki krygerek, powiem ci. Przy czym właśnie światła od dołu, pasek i światła reflektory są białe, mamy czerń. I dodatkowe kilka rzeczy oprócz tego, że wiesz, że jest cały w jednym kolorze, to właśnie kilku rzeczom dałem, że ten drugi kolor i mają. Patrz właśnie, ja specjalnie też zrobiłem parę takich rzeczy, na przykład tutaj masz te takie listy. I specjalnie ci kół nie wymieniałem, bo są ładne! No właśnie też myślałem, żeby je zostawić, ale sobie myślę... Dobra. Tutaj w ogóle są takie paski w ogóle, tak idealnie siadą, bo te paski w takim idealnie żółtym kolorze po prostu. Tutaj patrz, o tutaj na górze. Tutaj są, patrz, cyk, cyk, cyk. Dobra, to weź ten, zróbmy po prostu, kliknij pojazd i daj tego. Dobra, czekaj. Otwórz mu wszystko. Pojazd, kontrola, nie kontrolu kubojowego, drzwi, wszystkie. Dobra, tak i gdzie są światła? Światełka, jeszcze silnik włącz. Czekaj, opcje sterowania pojazdem, dobra. Silnik. Neonowe oczywiście, że też włączone, prosto, że światła, tak, włącz. Ale jest ten! Dobra, te drzwi w sumie mogę zamknąć. Bagażnikowe zamknę, maskę zamknę, te zostawię otwarte. Cyk. Drzwi. Proszę bardzo. Żadne. O kurde, ale furki, no ty wszystkie zamknąłeś. Po prostu tak. Musisz tamte kliknąć, jak otworzysz wszystkie, to później kliknij w bagażnik. No wiem, ale dobra, pokaż to. No dobra, drzwi, powiedzmy wszystkie. Bagażnik. Maska. Chłopca tam steruje pojazdem. Okej, okay, dobra. O, damn! Damn! No wygląda to kozacko, no nie powiem, dobra. Hello, step brother. Can we swap cars? Of course, my step brother. I love you step brother. Zmieńmy sobie samochodziki, tylko... Ty, siadłoby te drzwi. Jak się rozpędzisz, to zamkniesz, o. Jak się rozpędzę? To co? Na lotnisko? No chyba ja. O Jezusku. Jak on skacze, ty. Dawaj. Jaki skowyrny jest ten samochód. Ale w tym skowyrny. Momencie. To jest. Powyrny. Dobra, jadymy. Ty. Nie no, kozak. Wygląda jak kozak te auciszcza. No dobra, żebyś mi się nie wbił. Nie, nie zrobił ci żadnego balonowego. No kurde, gościu. Aha, bo się nie dało. No dałoby się pewnie, ale nie zrobiłem. Nie dałoby się. Jak było jakieś kawaii i laska na boku, to bym zrobił, ale nie było. O, dzięki, że rozwaliłeś. Proszę bardzo. Tylko do tego się nadaje. No, twój też, dobra. Pa. Dobra. Zara to.
to właśnie mówiłem o moim w tym momencie. A. Czyli tym, którym ja jadę. No oczywiście. Właśnie. No to ja mówię też tym, teraz ja jadę. Dobra, panie. Kozak. Dawaj teścik na prędkość tutaj. Dobra. Zróbmy sobie tak. Ustaw się na tym pasie i na. W sensie z drugiej strony po prostu. A, dobra, masz okay. Ten sam punkcik. W sensie dojedź tak jakby tym, tylko ten, z deżakiem. Wiem. Tak. Taka, na o. 3-4 startujemy. Dobra. 3-4! No! Aj kurde, puściłem chyba teraz za późno. Też mam takie wrażenie, że trochę za późno. Ewentualnie mu jest po prostu szybszy. A co, ty nie dałeś na maksa wszystkiego? Nie, no dałem, oczywiście dałem. Wszystkie wewnętrzne ustawienia, może to ten... Cyk! Że w dupę, wiesz, zać? Tak się nie dobra, robi. Gościu, coś tam. Dobra, nie sprawdzam wiem. Jaka prędkość jest teraz na kamerze pierwszoosobowej w ogóle, jaką uda mi się wykręcić. Jestem szybszy. Bo ty szybciej jechałeś, ja się zatrzymałem. Ile masz? Chłopcu mi się zatrzymał, dobrze minąłem. Dobra, mamy co 17, do... 118, 119... 119, będzie więcej! 119. Pogaty! O kurka. My mieliśmy robić crash test? Czy mi się nie przypomina trochę? Nie. No to goń mieliście, potrafisz. O ty dziadu. Ale frajer. Kurde, dobra, dobra, lecimy. Dziadu. Okej, okay. Tak się chcesz ścigać? Tak. Dobra, to się ścigamy. Ho! Ho! Ho, tutaj! Robimy to, Szepard. No, dawaj. Robimy to. No, proś mnie. No, no gdzie? Molo może. Wysłałem ci zaproszenie. Czemu nie mogę tutaj, co jest? Czemu nie mogę... Nie mam zapki? Nie mam zapki, jeszcze raz zrób. Nie mam zapki. LOL? To jeszcze raz ci zrobię. Sekundkę. Jeszcze raz, nagły wyścig, zaproś wszystkich w pobliżu. No, a teraz, dobra. Ile? Jedziemy! Jedziemy, Szepard! Gdzie my jedziemy? Gdzie my jedziemy, Hogaty? No tam, gdzie nas prowadzi droga, no a gdzie ty chcesz jechać? No nie. O Jezusku! Dobra, jadę za GPS-em po prostu. Ja też jadę za GPS-em. GPS-em, dobra. GPS. Ale mi przywalił, chłop! No to już jest po mnie. Dobra. No to jest po mnie aktualnie. Right now jest już po mnie. O Jezusku. Może się o coś tam wywalisz. A to powiem ci, że jest nadzwyczaj Jezus skrętny. Jezus Maria, ten samochód. Nie. Skąd on się tam wziął? Nie. No to wygranko masz, Hogaty. No, ja nie pierdykam. Powiedziałbym z tym ruchem ulicznym. Jo, pierdykam. A, tutaj się wywaliłeś, coś się stało. Ty, może za tydzień zrobimy sobie te w ogóle wyścigi, ale z ruchem publicznym. O, z ruchem publicznym? Tak. Ruch jest tylko publiczny. Jezusku! Ale to nie, publicznym. To Hogaty mi coś ewidentnie tutaj dołożył do tego, że to jest zbyt skrętne, no. No co jest, to ewidentnie, ewidentnie coś tak... Ewidentnie, podłożyłem ci jeszcze skórkę od banana. Jeszcze mi podłóż bombę, gościu. A skąd wiesz, że nie ma? Bo nie ma bomby sobie. Maria, ty chyba zrobiłeś to samo. Dosłownie, gościu. A Jezusku. Jak mnie skręciło. No nie, no pod komisariatem takie rzeczy. Ale sam mi wbiegł pod maskę, no. Dobra. Mam poradzić. Dobra, ja to idę zrobić, sam Hogaty. Bieg. Ja tutaj za to oszustwa idę zrobić. To idę zrobić. Nie zrobisz tego? Nie zrobię tego, bo ty to zrobisz? O nie! Nie zrobię tego. Wygrałem. Łatwo. Ja też nie zrobiłem. No i dobra. Panie Szepardzie? Tak. Chce pan się jeszcze gdzieś spotkać? Tak, jasne. Chce pan w tym miejscu ocenić końcowo nasze samochody? Tak, w wodzie. Okej,
Okej, myślę, że tym optymistycznym akcentem tak. Zakończymy nasze przygody. Kończy. W przerabianiu samochodów. Tak. Okej, tym optymistycznym akcentem sobie to zakończymy. Tak. No rozwalimy to samochód. Ja ci rozwaliłem? Nigdy w życiu bym ci nie rozwalił sobie samochodu. Czekaj, o coś spadło. Pewnie nie Dawid wiem, podsiadło. Nie wiem jak. Nie wiem jak on tam spadł w ogóle do tej wody. O tak, Boże. Dziękujemy bardzo dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się. Hejka, pa, do zobaczenia, hello i cześć.